Państwa serdecznie. My w związku z programem, jaki on ma charakter motoryzacyjny, to tak żeśmy się nastawili na pytania dotyczące właśnie może takiej w tej chwili kwestii, inaczej, która dużo uwagi przykuwa mieszkańcom, czy nawet mnie, czy ludziom, którzy są blisko motoryzacji, chodzi o elektryki. A jeszcze wracając do tych przybiegów tego autobusu, to na te próby liczycie na jaką ciągłą pracę, załóżmy w okresie letnim, ze słoneczkiem, tak, w optymalnych warunkach, ile on tych kółek, czyli inaczej roboczych godzin zrobi? No może najpierw zacznę od tego, że tak, autobusy testowe, które przyjeżdżają, one mają bardzo duże baterie. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc, one jeżdżą po Polsce, nie jeżdżą po mieście, one wiesz, no muszą, powiedzmy, ten autobus jest produkowany, powiedzmy, Solarisa w Poznaniu, ten autobus musi przyjechać na drugi koniec Polski i on musi mieć zasięg. W związku z tym mają bardzo duże baterie. W związku z tym z tych testów akurat, jeśli chodzi o zasięg, to nie ma co tutaj wyciągać daleko idących jakby tutaj wniosków. Natomiast jeśli chodzi o nasze konkretne, wiesz, miasto, no u nas, tak jak już mówiłem, ta komunikacja miejska nie jest bardzo rozbudowana. W związku z tym przebiegi dzienne naszych autobusów nie są duże. Te, które funkcjonują w tak zwanym przerywanym czasie pracy, czyli tak jak mówiłem, one rozpoczynają szczyt poranny, później mają kilkugodzinną przerwę, później ponownie pracują, one mają gdzieś tam powiedzmy 120-140 km dziennie. Te, które funkcjonują w trybie dwuzmianowym, czy jeżdżą od rana do nocy, to jest maksymalnie gdzieś tam powiedzmy 250 km. I to są wystarczające, to są takie kilometry, na które baterie, które są wyposażone pojazdy, które zamawiamy, powinny być wystarczające. Czyli zakładamy, że po prostu nam to wystarczy, tak jakby nam w mieście. Nie ma u nas takich autobusów, które by jeździły więcej niż te 250 km. Teraz no, technologia się zmienia. Pojazdy, które powiedzmy pochodzą sprzed 5 lat, one wtedy się liczyło, że generalnie rzecz biorąc zużywają około 1,2 kWh na kilometr. Teraz w przetargach się podaje, że taki pojazd musi mieć zgodnie z przeprowadzonymi testami zużycie mniejsze niż 0,9 km. Także wiesz, nie dość, że te baterie są coraz bardziej jakby wydajne, one pozwalają na coraz większy zasięg tych pojazdów. Cały czas modyfikowane. A jeszcze jedno pytanie się nasunęło. Czas ładowania takiego autobusu, załóżmy, zjeżdża tak z trasy, trzeba by ładować. Ładowarki, które razem z tymi autobusami zamówiliśmy, to są ładowarki 2 razy po 40 kW. Czyli można ładować jeden pojazd 80 kW, ewentualnie można podłączyć do niego dwa pojazdy po 40 kW. Ja jestem magistrem ekonomii, a nie inżynierem, ale generalnie rzecz biorąc, no, z grubsza, tak najprościej jakby wiesz, licząc, jeżeli bateria ma 320 kW, ona nie może być do końca jakby tutaj rozładowana, czyli powiedzmy, że ma 200 kilkadziesiąt kW do naładowania. Przy mocy tych 40, no to wiesz, maksymalnie to jest 5-6, gdyby ona była w całości zużyta. Spokojnie ten okres nocny wystarczy do ich naładowania. Natomiast no, w ciągu tej przerwy w ciągu dnia dla tych autobusów, które funkcjonują w przerwanym czasie pracy, gdzie ta przerwa wynosi powiedzmy, nie wiem, około 4 godzin, no to praktycznie można połowę takiej baterii spokojnie naładować. Czyli to też w zupełności wystarczy na dokończenie tak, jakichś zadań? Nie powinno być tutaj problemu, no też kalkulowaliśmy wielkości tej baterii, a powinny być one no, bezpieczne. Wiadomo, że z upływem czasu brakuje mi tutaj słowa, wielkość jakby tej energii w tych bateriach spada, że no wiadomo, że za 4 czy 5 lat ten pojemność, dobrze, dziękuję za pomoc, ta pojemność będzie się zmniejszała. W związku z tym no, też trzeba to uwzględnić, że to, że dzisiaj na początku w oparciu o te baterie jesteśmy w stanie przejechać powiedzmy 300 km, nie oznacza, że za 5 lat też te 300 km przejedziemy. A producent przewidział ten spadek? Oczywiście, że to jest, ten spadek jest normalny, wynika normalnie z fizyki, z chemii. Natomiast no, chciałbym tutaj podkreślić, że biorąc pod uwagę to, że te baterie będą traciły
limitną pojemność. Założony jest ten 10-letni okres gwarancji na te baterie, gdzie no zakładamy, że po tych 10 latach one nie będą miały wystarczającego, nie będą w takim stanie, żeby spełnić te wymagania i one będą prawdopodobnie musiały być przed tym zakończeniem okresu gwarancji wymienione. Specjalnie jest ten okres gwarancji tak długi ustalony, żeby w razie czego no, po zakończeniu tego okresu gwarancji mieć albo nowe baterie, ewentualnie jeżeli te baterie, które zostaną zainstalowane na samym początku i będą tak dobre, to one będą musiały mieć ten potencjał wystarczająco duży, żeby móc obsłużyć jeszcze szereg lat po zakończeniu gwarancji. Pewnie pan widział, słyszał albo oglądał, to któreś miasto w Polsce, tylko już nie pamiętam, chodzi chyba o Gdańsk, ale mogę się mylić. W okresie zimowym zamontowano do tych autobusów ogrzewanie diesla, tak? Czyli tak zwane webasty w uproszczeniu. Ja rozumiem, że od strony jakby takiej ekologicznej jest może to tyle troszeczkę dziwne rozwiązanie, że mówimy, że jest to pojazd zeroemisyjny, a z drugiej strony ma ogrzewanie na diesla, czyli siłą rzeczy spala i wytwarza spaliny, ale tutaj programy operacyjne rozdysponowujące środki zewnętrzne dopuszczają takie rozwiązanie. Z punktu widzenia, jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia zasięgu tego pojazdu. Jeżeli on nie będzie zużywał energii na ogrzewanie pojazdu, to oczywiście zrobi więcej kilometrów na trasie. Nasze pojazdy, które w tym projekcie, mam nadzieję, kupiliśmy, mają ogrzewanie na CNG. Ponieważ generalnie rzecz biorąc, no, mamy stację do ładowania CNG, musimy też wywiązać się z zapisów umownych co do minimalnego zużycia tego CNG. A trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli przewidujemy zakup około 15 tych autobusów elektrycznych, to oczywiście no, wpłynie to na zakres eksploatacji też pojazdów gazowych. W związku z tym no, chcemy też częściowo gaz wykorzystać do przy eksploatacji autobusów elektrycznych i on będzie wykorzystywany do ogrzewania autobusów w okresie zimowym. Rozumiem. A tu przy okazji wypłynął temat. Te autobusy, które posiadamy w mieście gazowe, tak? I one w jakimś, no jeżdżą, tak? Na pewno jeżdżą. One tutaj też w świadomości społecznej prawdopodobnie funkcjonuje przekaz z 22 roku, kiedy no, po agresji Rosji na Ukrainę no, ceny paliw radykalnie poszły do góry i o ile ropa poszła do góry znacznie, to ceny giełdowe gazu ziemnego to był po prostu wtedy wyższy jakby kosmos. One poszły kilkunastokrotnie do góry. W związku z tym w 2022 roku gaz ziemny był bardzo drogi i rzeczywiście eksploatacja tych pojazdów gazowych w naszym przypadku no, wiązała się z dużo wyższymi jakby kosztami niż eksploatacja autobusów dieslowskich, dlatego też w 2022 roku była podjęta wspólnie z władzami miasta taka decyzja, że no, ograniczamy eksploatację tych pojazdów. Nie można było ich w ogóle wycofać z eksploatacji, ponieważ no, nie mieliśmy wystarczająco taboru dieslowskiego, żeby prowadzić komunikację jedynie w oparciu o autobusy dieslowskie. Niemniej jednak wtedy w ograniczonym zakresie eksploatowaliśmy autobusy gazowe i spowodowało to, że rzeczywiście musieliśmy dodatkowo zapłacić taką karę umowną za niewykorzystanie wymagane umownej ilości gazu. Natomiast w ubiegłym roku i w tym roku autobusy gazowe są w pełni eksploatowane. Nie ma już tego problemu, że no gaz z powrotem na giełdach wrócił do ceny przedwojennych i to są pojazdy, które są normalnie eksploatowane i które będą też eksploatowane po zakupach elektryków, dlatego że nasze autobusy dieslowskie no, powoli zbliżają się do tego okresu, kiedy trzeba będzie je wycofać z eksploatacji. To są pojazdy, które już mają 15-16 lat, za czym teraz kolejne półtory roku, za czym przyjadą elektryki, czyli one będą miały już około 17 lat. To jest powoli już taki czas, że no, trzeba będzie je wyciągać, wycofywać z eksploatacji, chociażby z tego powodu, że będą generowały duże koszty remontów,
ale też będziemy posiadali już wystarczająco autobusów elektrycznych i gazowych, żeby obsłużyć całe miasto jedynie w oparciu o ten tabor. A jeszcze takie pytanie, bo ja nie wiem, nie miałem okazji, myślę, że większość z nas oglądających osób też nie wie. Te autobusy gazowe wymagają dużo poświęcenia czasu, czyli chodzi o eksploatację, konserwację. Jest to zwykły autobus, tyle że no, ma silnik nie na diesla, tylko na CNG. No, może o tyle różnią się od tych naszych dieslowskich autobusów, że mają klimatyzację całopojazdową, w związku z tym no, jest dodatkowy ten element konserwacji napraw. Natomiast no, są to autobusy relatywnie nowe, w związku z tym no, wymagają mniej czasu do poświęcenia przez nasz warsztat niż no, autobusy, które mają kilkanaście lat. Ale to jest tak, to będzie tak, jest tak, jak ma być z autobusami elektrycznymi. Nie narzekamy, no, jakby, no, wiesz, no, mieliśmy pewne wątpliwości, wiesz, no, jednak większość tych autobusów to jest autosan i tutaj mieliśmy pewne wątpliwości, czy na pewno te pojazdy autosanu no, będą wystarczające jakby wyższej jakości, ale nie widzimy tutaj jakiejś różnicy w stosunku na przykład do Scanii, tych troszeczkę krótszych 10,5-metrowych pojazdów, które mamy produkcji Scanii, i nie wydaje się, żeby one były jakby słabsze tutaj jakościowe niż Scanie czy przegubowy Solaris. W związku z tym no, nie generują one jakiegoś dużego problemu dla naszego warsztatu. Ale serwis rozumiem u nas. W przypadku wszystkich autobusów zawsze przetarg przewiduje autoryzację serwisów, czyli my generalnie robimy serwisy w okresie gwarancji na koszt producenta, ale wykonujemy je sami. Natomiast zawsze istnieje pewien zakres napraw, który jest bardzo wysoko specjalistyczny i no, zdarza się, te naprawy są zdarzają się na tyle rzadko, że no nie opłaca nam się tutaj trzymać wysoko kwalifikowanego pracownika, który, nie wiem, dwa razy w roku przeprowadzi generalny remont silnika. W związku z tym takie rzeczy jak bardziej skomplikowane remonty silnika, skrzyni biegów zlecamy na zewnątrz. I teraz idąc dalej, bo taki miałem swój plan w głowie tych pytań. I teraz pytanie odnośnie, bo ja nie, że komunikacją miejską i ostatnio na zdjęciu, kiedy to było, ale słyszałem o takim... Zapraszam. Chciałbym powiedzieć, nie daj Boże, w sensie takim, że znaczy, że nie będę miał samochodu. Nie, że to będzie za komunikację, tylko po prostu nie będę miał żałta, co bardzo bolało mnie. Ale chodziło o ten sprzedaż biletów, tak? Jakiś tam słyszałem, ktoś mi mówił, jest jakiś nowy pakiet, czy nowy sposób sprzedaży tych biletów. To znaczy, ten projekt, który został złożony, ośrodki unijne, on przewiduje również wymianę systemu dystrybucji biletów. Nasz, ta karta elektroniczna, ten bilet miesięczny, który obecnie funkcjonuje w naszej komunikacji, to jest produkt, który został zakupiony gdzieś tam chyba w 2008-2009 roku, czyli ma ładnych kilkanaście lat. To są urządzenia, których już nie można tak naprawdę naprawiać, nie ma do tego komponentów, nie jest to kompatybilne z niczym i wymaga wymiany. Ten projekt przewiduje wymianę systemu tego biletu jakby elektronicznego, który będzie, ten system ma współpracować z kasownikami i cała ta różnica jakby jakościowa polega właśnie na tych kasownikach, dlatego że zamierzamy wyposażyć te autobusy w kasowniki, w które poza tym, że będą kasowały papierowy bilet, to będzie można również w nich opłacić za jednorazowy przejazd kartą płatniczą i będzie można również w nich naładować bilet okresowy, również płacąc kartą płatniczą, czyli będą one spełniały funkcję zarówno tradycyjnego biletomatu, jakby i również biletomatu, tyle że biletomat wydaje papierowy jakby wiesz bilet, natomiast tutaj jedynie się opłaci za przejazd i to będzie elektronicznie jakby potwierdzone, że rzeczywiście ta opłata jest wniesiona i jest się uprawniony do przejazdu. Czyli cały czas jakby gonimy tak, albo jesteśmy na tobie.
Postęp technologiczny jest bardzo duży, również w komunikacji miejskiej. Tutaj, jeśli chodzi o elektronikę, są duże zmiany. To urządzenie, które wygląda dość podobne, ma obecnie bardzo rozszerzone funkcjonalności. I to dotyczy większości elektronicznych urządzeń, które funkcjonują w komunikacji miejskiej. No dobra, jeśli chodzi o postęp, to teraz tak, spadła nam ilość kapowiczów? Przybyła czy się utrzymuje? No, my możemy powiedzieć, ile jest osób, które zostało złapanych jakby na przejeździe bez biletu. Kontrolę biletu przeprowadza firma zewnętrzna, z którą mamy zawartą tutaj umowę. Ona jest finansowana zarówno w części z ryczałtu, czy z wynagrodzenia, które płaci nasza spółka, a tak naprawdę no, trzonem tego wynagrodzenia są opłaty, te tak zwane mandaty, czyli te opłaty za brak, za przejazd bez ważnego tutaj biletu. O ile pamiętam, kiedy podpisywałem ostatnią fakturę dla tego przedsiębiorstwa, no to mówimy tutaj o tak stu kilkudziesięciu przypadkach miesięcznie, kiedy są osoby stwierdzone bez ważnego już biletu, z tym, że trzeba wziąć też pod uwagę, że część z tych osób to są osoby, które nie zapłaciły ostatecznie mandatu, a jedynie opłatę manipulacyjną, czyli nie miały na przykład dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego przejazdu, ale później przyniosły ten dokument i pokazały, że one miały prawo jeździć, tyle że nie miały go przy sobie. Czyli tych kapowiczów no, tak jest wyłapywanych tam poniżej troszeczkę setki już miesięcznie. Czy to jest dużo, czy mało, trudno mi tutaj powiedzieć, ale generalnie to jest taki poziom utrzymujący się w miarę w czasookresie. Natomiast no, jest istotne to, że same te kontrole i to fakt, że jakaś część pasażerów no, płaci od czasu do czasu te bilety, no, powoduje to, że motywuje jakby pozostałych do tego, żeby no, opłacać za przejazd. Teraz takie pytanie. Przypomniało mi się, wcześniej Pan wspominał o tym, że w tym programie zakupu pojazdów elektrycznych będą ścieżki, tak? Ścieżki rowerowe, czy to rozumiem? Wszystkie te projekty, które ostatnio były robione, one są kompleksowe. Tak jakby miasto zakupywało autobusy elektryczne, to poza autobusami, poza przystankami projekt przewidywał na przykład wprowadzenie roweru miejskiego, który został zakupiony też w ramach projektu, gdzie zakupiono autobusy i przewidywał ścieżkę rowerową, o ile pamiętam, na ulicy Szpitalnej. Podobnie teraz te projekty, zarówno ten projekt, który już został złożony, jak i projekt, który zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne, które są w dyspozycji naszego województwa, one muszą być zawsze kompleksowe, czyli one nie mogą się ograniczyć jedynie do kupienia autobusu. Muszą być kompleksowe, w związku z tym ta kompleksowość, ponieważ mówimy tu jedynie nie o komunikacji miejskiej, ale mówimy tu o tak zwanej mobilności miejskiej, to one zawierają już również osoby, które jeżdżą na rowerach, które chodzą na pieszo. Dlatego też w ramach tych projektów są finansowane między innymi ścieżki rowerowe, rowery miejskie, tego rodzaju jakby tutaj inwestycje i te projekty składane przez miasto również w tej perspektywie finansowej środków unijnych przewidują tego rodzaju inwestycje. A tu mogę powiedzieć, odnieść się jakby do tych elementów tego projektu, które są w gestii jakby naszego przedsiębiorstwa. No jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, tutaj więcej ma do powiedzenia albo Urząd Miejski, albo Zarząd Drogi Zieleni, który jest no, bezpośrednio zarówno wnioskodawcą, jak i później wykonawcą tych ścieżek. Na pewno jest ścieżka rowerowa, natomiast ja nie chciałbym tutaj mieszkańców wprowadzać w błąd, bo być może wydaje mi się, że to jest ta ścieżka, ale wolałbym nie wymieniać tutaj już nazwy po to, żeby się okazało, że jednak jestem w błędzie. Jest ścieżka, jest to duża ścieżka, o ile pamiętam, za chyba 7 czy 8 milionów złotych, także to są poważne jakby inwestycje. Czyli to wszystko jest jakby w takim pakiecie? To są kompleksowe projekty, które zawierają szereg różnych elementów, nie tylko z zakresu komunikacji miejskiej, ale generalnie, tak jak już tutaj wspomniałem, mobilności miejskiej, czyli na pewno ścieżki rowerowe, to nawet musi być obowiązek takich elementów, dlatego że projekt, żeby uzyskać dofinansowanie, on musi uzyskać odpowiednią ilość punktów. I punktowane są różne aspekty, między innymi właśnie w
torze, są ścieżki rowerowe, są za to dodatkowe wyżerby, tutaj punkty. To, że są różne elementy wyposażone w OZE, w elementy OZE, są też za to dodatkowe punkty. Także no, miasto, chcąc pozyskać te pieniądze, nawet nie chcąc budować pewnych elementów, to jest zobowiązane, jakby, bo bez tego być może ten projekt nie uzyskałby dofinansowania. Czyli on ma być jak najbardziej przyjazny. Ma być szeroki, on ma rozwiązywać trochę szerszy problem niż tylko przewozy autobusowe ludzi. No, tak jak ja sam prowadzę działalność i obserwuję, bo mam tam gdzieś w polubionych waszą stronę, tak rozumiem, że to wasza, jeśli chodzi o holowanie pojazdów, tak? Bo macie jakiś tam duży holownik, duży mamy. Generalnie rzecz biorąc, my świadczymy jedynie usługę na rzecz zarządu drugiej dzieleni, który jako jednostka miejska realizuje ten zakres zadań miejskich. My mamy podpisaną umowę z zarządem drugiej zieleni i rzeczywiście scholowujemy. Głównie są to pojazdy osobowe, natomiast duży holownik głównie jest używany w naszej działalności jakby komercyjnej, czyli nie z umowy z miastem, ale po prostu wiesz, no, można do nas, mając pewne problemy, można do nas zadzwonić i my już na zasadzie komercyjnej świadczymy tego rodzaju usługi, tak żeby ten sprzęt jakby był w jak największym stopniu wykorzystany, a nie jedynie stał i czekał, że być może jakiś autobus się zepsuł. Jeszcze miałem okazję wcześniej, bo jeden z moich klientów tutaj miał zdarzenie jakieś losowe, tak, z pojazdem i też przyjeżdżałem tutaj ten jego pojazd oglądać. Ja rozumiem, że to było po zdarzeniu, tak, scholowany, macie też taki plac, na którym... Tak, mamy plac i tutaj ściągamy zarówno na rzecz miasta pojazdy, które w jakiś sposób zagrażają ruchowi drogowemu, ściągamy i przetrzymujemy tutaj do czasu odbioru przez jego właściciela. Często to są takie przypadki, że po prostu ktoś no, został złapany na alkoholu i ten pojazd jest zabierany, ponieważ on nie może go prowadzić. A w przypadku takiej działalności komercyjnej, gdzie no, głównym naszym klientami to są właściciele tirów, ściągamy taki pojazd ewentualnie rozbity albo do warsztatu bezpośrednio, ewentualnie do nas na plac, jeżeli właściciel tego pojazdu ma inne plany niż odstawić ten pojazd do suwalskiego warsztatu. A powiem pan jeszcze, bo teraz przyszło do głowy te pytanie, bo czasami ogląda się w telewizji czy tam w mediach różnych, kiedy Straż Miejska tak, scholowuje pojazdy. Czy u nas coś takiego się zdarzy, ma miejsce, że robicie takie zadania? My realizujemy umowę z miastem. Jeżeli z tej umowy ten pojazd spełnia wymagania tej umowy, otrzymujemy telefon i ściągamy, ale to ja myślę, że pan przede wszystkim chodzi o takie przypadki, że gdzieś jest zaparkowany nieprawidłowo pojazd. Albo porzucony. Jeżeli jest porzucony, to w takich przypadkach rzeczywiście otrzymujemy telefon, który zabieramy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w Suwałkach były takie przypadki, że rzeczywiście na zlecenie Straży Miejskiej były scholowywane jakby tutaj pojazdy. Nie, ja też nie znam. Nie znam takich przypadków, że są zapinane jakieś kamery, takie przypadki. No, nie jestem. Bardziej kompetentny w tym zakresie jest na pewno Zarząd Dróg Zieleni, który jest zarządcą dróg publicznych i to oni tutaj no, są tutaj, w ich gestii są te kwestie. Rozumiem. Widzę tutaj nasz kamerzysta macha i tak rękoma, że w końcu jeszcze miałem kilka pytań, ale może kiedyś się uda jeszcze raz wrócić do rozmowy i wydaje mi się, że ta rozmowa była bardzo treściwa i trochę zmieniła przynajmniej mój światopogląd na temat zakupu tych elektryków, bo to było zawsze kością wokół, czy ością, gardłem moją osobiście i trochę to zmieniło światopogląd, co ja sobie mogę tylko podziękować, tak, za udział w programie, że pan zechciał i że mogliśmy porozmawiać. Jeżeli byłem użyteczny i mogłem podzielić się jakąś wiedzą, to dziękuję bardzo państwu. Bardzo dziękuję państwu.